Cześć wszystkim. No, pościanem. Przeciąg Baldur's Gate 3. Dobra, co my tutaj mamy? Właśnie to była jakaś tabliczka, która powinna coś powiedzieć. Może w ogóle nie wiedzieć, na czym polega łaska Szar. It is clear the victim suffered greatly before dying and being put on show. Misa ofiarna. Another bowl bearing the stains of an ancient. Another trial. I need to do this same as before. Śmiało. Worst enemy much of the time. Her embrace will elude us until we shed that. To nie brzmi dobrze. Brzmi jakbyśmy mieli walczyć z naszym własnym klonem czy coś. A propos naszego własnego klona. Dajcie mi fajne buty. Dobra. Na razie chodźmy dalej, śmiało. Myślę, że jak przyjdzie czas próby, to coś nam o tym powie. Na przykład zawalony test na percepcję. Gale traci niewidzialność, ujawnienie, co? Gale, ale czerwony. Dokładnie. Dobra, tutaj zasadzasz. Czy możemy jakoś się zasadzić na ciebie? Możemy. Przykład Gale. Właśnie, jakie ty posiadasz szaty? Odporność na obrażenia od zimna, więc nasze nie zadziałają żywiołaki zimne. Ale mamy przecież inne jeszcze żywiołaki. Nie sprawdziliśmy tych mefitów błotnych jeszcze. Sprawdźmy je. Do dzieła! Dobra. Ty jesteś tutaj. Serduszko tutaj. A ja tutaj. Dobra. Z jakiegoś powodu mefity, mimo że powinny zaskoczyć ich, nie zaskoczyły i są daleko w liście inicjatywy. Dobra. Will, zrzuć samego siebie. Tak daleko jesteś w stanie. Na szczęście twoje odbicie ma mniej punktów zdrowia. Dobra, spróbuj go spalić. Tak myślą. A ty spróbuj. Dobra, nic nam nie grozi, żebyśmy najpierw rzucili na niego urok. I teraz dopiero ciach, ciach. Niepodatność obrażenia nekrotyczne. Z jakiegoś powodu też to ci nie odepchnęło. No trudno. Wspomniałem o czarnych mackach. Dobra.
W sumie czemu by nie zasadzić mu jakiegoś strzała? Dla temu na przykład. Tak, raczej nie chcemy siedzieć w tych mackach. Po prostu skoczę tutaj. I z konsekwencjami tego ruchu później się będziemy mierzyć. Rzut błotem. Możemy też kogoś unieruchomić. Może po prostu skup się na nim. Chociaż unieruchomienie go to również dobra opcja. Dobra, bądź blisko wystarczająco, żeby nie mógł się ruszyć. Dobra. Utrudnienie czarne macki. Jesteś unieruchomiony. Bo wszyscy jesteśmy unieruchomieni tego. Kurczę, jak to na mnie stosują takie rzeczy, to są super skuteczne. 10 punktów obrażeń. Znikła szansa, że ci się uda. Użyj magicznych pocisków. 3 na niego. 1 w... posępną. Okej. To skasowało macki. To jest bardzo dobra informacja. Dobra, schowaj się tutaj. Skąd masz 2 ataki? Gra oszukuje, ja nie mam 2 ataków. Dobra, możesz tutaj zlecieć i spróbować unieruchomić posępną. Dobra, przynajmniej będziesz blokował jej ścieżkę. Fajny. Ponadto z jakiegoś powodu zniknął. To nie ma najmniejszego sensu, dlaczego on miałby znikać. Dobra. W takim razie wyżyjmy się na mnie. Dobra, podejdź tutaj. Zobaczmy, czy jeżeli podlecisz tutaj... Myślałem, że odkryję tego Gale'a, który gdzieś się tu czai. Ale nie. Dobra, trudno. Dobra. Przemieść się gdzieś tutaj. Spróbuj spopielić samą siebie. Prosto poza zasięgiem. Dobra. Po prostu w ciebie strzelę. Ładny strzał. I... ucieknę czym prędzej. Żeby niewidzialny Gale nie miał mnie na celowniku. Dobra, aura ciszy. Dlaczego masz 2 czary? Oni oszukują. Hej!
Wiecie, kto jeszcze ma kulę ognia? Prawdziwy Gale. Żryjcie. Żryjcie ogień. Dobra, to było piękne Gale, a teraz szmychaj. Dobra. I to błotniste zionięcie, bo domyślam się, że on nadal gdzieś tutaj stoi. Okej. Nie ujawniło go. Rozstawiałem się specjalnie w odległości, żeby... Żeby było gorzej mnie trafić kulą ognistą. A najdoczniej to nie wystarczyło. Dobra. Gale, żyjesz? Żyjesz. Dobra, dawaj Gale, jeszcze jeden udany rzut i wstaniesz. Dobra. Dobra, nieważne. Kolejny umbralny klejnot. Ciekawe, ile tu wszystkich się znajduje. Umbralny transporter. Dobra, przy okazji. Tak, i przydałoby się też troszkę leczonka dla Gale'a. Ładny rzut. 5 do 12. Okej, wrzucił się maksymalny rzut, dobra. Okej, to jest przydatne. Próba własnego odbicia. Dobra, idziemy dalej. Więcej szczurów. Dobra. Próba skoku wiary. Dobra, póki co widzimy. Widzimy te ścieżki bez problemu. Ale domyślam się, że kiedy tylko zejdziemy na dół, to się zmieni. Patrzenie pewnie na krawędzie tych różnych wieloboków może pomóc. Domyślam się, że za pierwszym razem i tak tego nie zrobię. Więc spróbujmy. Okej. Czy my na pewno powinniśmy to widzieć?
sanctum is within reach now. Dobra, kompletnie nie rozumiem tej próby. W czym był tu problem? Tą ścieżkę ewidentnie widzieć. Naprawdę pod niewieloma kątami kamery ta ścieżka jest niewidoczna. Dobra. Albo to jakiś glitch graficzny, albo skrypt się zablokował, albo nie wiem, ktoś naprawdę uważał graczy za wyjątkowo ciemnych. Dobra. Dobrze wiedzieć, że to wszystkie. Wewnętrzne sanktuarium się odblokowało. Poszperajmy tu jeszcze. To jest wewnętrzne sanktuarium? Dobra, to prowadzi na górę. A co my tutaj mamy? Biblioteka ciszy. Nie można rzucać czarów, uciszenie. Tkacz nocy sędziów. Bibliotekarz. Dobra. Ciekawe, czy brak możliwości rzucenia czarów dotyczy również dzwoneczka. Tak, to liczy się za czar. Więc tak. Dobra, walmy w bibliotekarza. Ponieważ on będzie przywoływał rzeczy. Dobra. I powiedzmy... Wycofam się gdzieś wyżej. Szczęście, oni też są uciszeni. Nie dałem ci żadnej broni zapasowej. A na szczęście pozostają ci jeszcze czary, które nie wymagają komponentu. Wcale nie powinna być ta sama postać. Okej. Okay. Dam sobie to. Ej, cienisty krok to czar. Zrobić też na przykład przywołanie sobowtóra. To domyślam się również nie wymaga komponentu głosowego. Głupota szósta. Za zaatakowanie odbicia innej osoby wszystkie wartości cech. Co? Do następnego długiego odpoczynku? Nie zauważyłem, nawet nie wiedziałem, że coś takiego mamy. Nie podoba mi się to. Dobra, rób przywołanie sobowtóra. Masz za mało punktów ruchu, dobra. Ja mogę zrobić sprint Willem, ale nie pomyślałem o tym.
Dobra. Podleć tutaj. O, możesz pluć na szczęście. To nie jest magia. Zobaczmy jeszcze raz, na czym polega błoto. Zmniejsza jej połowę szybkości ruchu, testy ataku przeciwko tej istocie mają ułatwienie, zaraz... No, jej testy ataku i rzuty obronne są utrudnione. Dobra. Dobra, tobie się przyda ta kusza, którą ci daliśmy. Przynajmniej przydałaby się, gdyby była trochę lepsza. Ale niewiele lepszych spotkaliśmy. Dobra. Mamy bibliotekarza. Jeden punkt obrażeń, pięknie. Już nie jesteś uciszony. Zobaczymy, jak to zadziała. Pięknie krytyczne, pięknie. Nęcąca ciemność. Czciciel sędziów. Okej, rzeczywiście ten przywołuje kolejnych co turę. Dlatego zajmijmy się go. Zajmijmy się nim. O! To zdjęło uciszenie. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Szczerze mówiąc. Blood comes easy these days. Dobra, czy mogę was czymś zaklnąć? Jesteście podatni na światłość? Czy mało mądrość, kondycję i zręczność? Dużo rzeczy powinno was... Zamęt? Spróbujmy. Dobra, dokładnie tego oczekiwałem. Możesz walnąć jeszcze leczonko na Gale'a. Ładnie. Powiedzmy, ucieknij w tym kierunku, jak daleko możesz. Fajnie, że zamęt wszedł, skoro pierwszej turze od razu udało im się odeprzeć go. Święty płomień, 70%. Dobra, spróbujmy duchowych strażników. Święty. Niepodatność, oślepienie. Dobra, mam nadzieję, że będą podchodzić do niej. Dobra, ty nie jesteś zamęcony. Ty jesteś zamęcony. Dobra, to spróbuj go zaatakować. Dobra. A ty spróbuj jeszcze raz go oblepić. Dlaczego on znowu odparł? Rzut na zręczność. On nie ma słabą zręczność. I on wyrzucił 12. Nie podoba mi się to. Nie podoba. Fragile.
Dobra, czy możesz ognisty pocisk zasadzić komuś? Nie. Czego tu nie ma linii ognia? Okej, okay, może rzeczywiście nie być. No już mamy za mało punktów ruchu. Dobra. Pozbądź się tego sędziego. Dlaczego tylko 4 pociski? Powinno być 5 właśnie. Dobra. Prawie, prawie. Niestety pewnie teraz będziesz na linii strzałów wszystkich, ale cóż. Dziwna decyzja. Równie dziwna decyzja. Dzięki. Niskie położenie. Będę spróbował go ciachnąć. Spróbuj go ciachnąć. Ładnie. Ty jesteś zamęcony. Ty nie jesteś zamęcony. Dobra, przeklijmy cię na siłę, powiedzmy. Sześćdziesiąt 65%. Dasz sobie radę. Ładnie. Podejdź gdzieś tutaj, ile tylko możesz. Dobra. Dobra. Zrób sprint. Gdzie tu był sprint? Gdzie tu był sprint? Tutaj. Podejdź tutaj tak blisko, jak tylko możesz. Dobra. Kojące słowo dla Gaila. Dobra, powinniśmy być w stanie ich podbijać. Powinniśmy. Nie lubię, jak ktoś stoi przy nich. Dobra. I uciekaj. Chciałem powiedzieć, uciekaj gdzie tylko możesz, ale generalnie niewiele miejsc jest takich. Dobra. Nie strzał na obojga. Nie masz ani strzału na obojga. Dobra, to strzel dwa razy w niego.
I idzie w jego kierunku. Resztą się resztą ludzi się zajmą inni. Na przykład ja. Dobra. Ty? Zabijesz go? Ładnie. Ty też możesz pomóc. Mógłbyś pomóc. A? Ty w sumie możesz się gdzieś tutaj ukryć. Czy ty masz linię strzału na niego? Pewnie nie masz nas zasięgu. Dobra, siedź tutaj w swoim kącie. Dobra, jeszcze cyk cyk. Nie było tak źle. Dobra, tutaj powiedzmy drugopoziomowe leczenie na Gale'a. Dobra. W sumie zastanawiam się, ta głupota oszusta. Zastanawiam się, czy nie zrobić długiego odpoczynku przez to. Jeżeli złapie nas jakaś niezbyt miła walka, to zdecydowanie nie chcemy mieć tej klątwy na sobie. Ciekawe rzeczy mają. Na pewno chcemy je wszystkie pozbierać. Nie wszyscy. Nauki, utraty. Możecie nie chodzić po książkach? Mroczny sędzia. Nikt nie służy szar z taką żarliwością i poświęceniem jak mroczni sędziowie. Są jej najwierniejszymi, najbardziej bezwzględnymi żołnierzami, wyszkolonymi w jej posępnej magii, ślepo wierzący w jej świętą doktrynę. Każdy nowicjusz musi zgładzić Selunitę, nie będzie mógł nazwać się mrocznym sędzią. W ten sposób każdy występujący w ich szeroki moczył już ostrze we krwi wrogów szach. To pewnie dotyczy również naszego serduszka. Dobra. Przebadajmy, co tu jeszcze mamy. Okej. No na to, że tu wszędzie są pułapki. Wszyscy są ślepi dzisiaj. Dobra. Więc nie masz... Nie wiem, czy w takim razie chcę zbadać te księgi. Chciałbym je wszystkie pozbierać, to na pewno zajęłoby nam za dużo zestawów do rozbrojenia. Księga próby skoku wiary. Twój język przysięgnie niezachwianą wiarę sektowi dla tych, którzy chcą wierzą w ciemność. Tych, którzy wiara jest słaba, ciemność będzie wyglądał bezstędną czeluścią, którą pochłonie ich całości. Ci, którzy podążają ścieżką oznaczoną przez szar, nie muszą się niczego lękać. To dzięki temu, że mieliśmy serduszko w drużynie, ta ścieżka była widoczna, czy co? Okej, tu jest coś więcej. Dobra, jak trudne są te wrota? 21. You have my attention. Mamy na szczęście wytrych uniwersalny. Still alive. So that's progress. If not over, then through. Step carefully. There's a trap. Mhm. Ciekawe, co ta dźwignia robi.
Nie wiem. Chyba nie rozłożyła wszystkich tamtych pułapek. Dobra, to mi się nie podoba. To niedobrze. All's well that ends. Oh, not as bad as it could have. Nauki utraty, zapomnienie. Łuska z stanem świętości, bla 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 bla, przetrwa tylko uświęcona ciemność, bla bla bla. Be wary. That's curious. Okej. Hmm. Next time's the charm. Co masz na myśli? Okej. Zwój lotu. Zwój burzy. Właśnie, lot. Na ile osób działa lot? Na jedną osobę. Myślałem, że jak piórkowe spadanie można... Będzie można to rzucić na całą drużynę. Nauki utraty, własna tajemnica. Chciałem to przeczytać. Dlaczego niektóre książki są podnoszone, niektóre się czyta? Nic ciekawego. Zagadka noc. Co może uciszyć pieśń nocy? Dobre pytanie. Notatki szarańskiego nowicjusza. Jeśli pogłoski są prawdziwe, odpowiedź znajduje się na stronicach tych ksiąg. To musi wystarczyć. Tajny sposób, aby stać się pierwszym wśród wszystkich mrocznych sędziów. Jak mógłbym nie pożądać tego jego wyróżnienia? To nieistotne, że nie nakazano mi podążać tą drogą. Szar z pewnością doceni mój spryt i wytrwałość. Przeczytał każdą stronicę. Będę chłonął każde słowo. Muszę odnaleźć ten artefakt. Muszę zdobyć miejsce u jej prawicy. Przy okazji miał świecę. Spróbujmy użyć świecy. Świeczka? Nieprawidłowa kombinacja. Okej. Myślałem, że coś nam wybuchnie. Twarz czy coś. Okej. To oznacza... Że będę musiał się zastanowić. Albo będę czytał te książki, aż mi coś przyjdzie do głowy, albo po prostu to wygoogluję. Zobaczymy. Na pewno nie chcecie być tego świadkiem. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. I cóż, może w następnym odcinku w końcu zdobędziemy tą... To nie jest próba ostrożnego kroku. Mapa się mi... Może w końcu znajdziemy pieśń nocy. Zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.